Witam Państwa serdecznie z tej strony Mieczysław Siódek. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Mam nadzieję, że mnie słychać. Z głosem jest OK, obraz jest, ale poczekajmy jeszcze, bo cały czas widzę, osoby dołączają, także poczekajmy chwileczkę i za minutkę, dwie rozpoczynamy. Dobrze, witam jeszcze raz z tej strony Mieczysław Siódek. No, spotkamy się na dzisiejszym webinarze pod tytułem, generalnie całym cyklem webinarów, bo to będzie 8 webinarów, przepraszam, 4 webinary co tydzień. Tutaj pewne aspekty będziemy sobie poruszali odnośnie analizy technicznej. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę w tym cyklu na różnicę między analizą techniczną wczoraj i dziś i na co warto patrzeć. Dlaczego taki tytuł i dlaczego, można powiedzieć, uzurpuję sobie prawo na to w ten sposób popatrzeć? Myślę dlatego, że zauważyliście Państwo pewien, no, niespecjalny, ale błąd. W zaproszeniu na dzisiejszy webinar była tam mowa chyba bodajże o 24-letniej mojej obecności na rynkach. Tak naprawdę to minęło trochę więcej, bo to już jest ponad 30. Rozpoczynałem swoją działalność na rynku finansowym, no, wraz z Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych. Szybko licencja maklera i zacząłem pracować w domu maklerskim, potem jako dealer zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Potem w technikum Bryce'a Gilmura, także to kawał czasu upłynęło. Też wiąże się z tym wiele historii, wiele zdarzeń, wiele emocji na rynkach, między innymi to, co w tej chwili się dzieje w jakiś sposób. No, pewne, nie można powiedzieć, takie same elementy, tak, ale pewne okresy takie szarpane newsami i przeżywałem na rynku, chociażby zamach World Trade Center, kiedy byłem zarządzającym, siedziałem, widziałem w Bloombergu naprzeciwko mnie, jak te samoloty uderzały w wieżę i nie byłem w stanie w to uwierzyć. Pamiętam, zarządzając funduszem, nic nie zrobiłem, byłem sparaliżowany i miałem do siebie o to potężny żal przez jakiś czas. Uznałem, że nie nadaje się na zawodowego tradera, no bo nie potrafiłem z zimną krwią zrobić w zasadzie, co do mnie należało. Potem mój przyjaciel, psycholog, no, przegadał ze mną trochę, to w jakiś sposób, uświadomił mi, że najpierw jestem człowiekiem, potem dopiero pracuję, tak, i to w jakiś sposób pozwoliło mi patrzeć zupełnie inaczej na to, co robię i też dzięki temu mam też inne spojrzenie na to, co się w tej chwili dzieje. I też mam wpisane do swojego trading planu to, że kiedy nie powinienem handlować. Nie powiem, krótko mówiąc, jednym z elementów w tej planie jest to, że nie handluj, kiedy emocje ci na to nie pozwalają, a wpływ na te emocje mogą mieć różne rzeczy. No, ale to taka dygresja. Oczywiście zacznę jeszcze od początku, od czego powinien się zaczynać każde nasze spotkanie. Organizatorzy prosili mnie o zacytowanie, także spełniam swój obowiązek, ostrzeżenie przed ryzykiem. Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Należy upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem. To jest bardzo ważny element. Tak? Jeśli chodzi w takim zawodowym tradingu, kontrola ryzyka jest kluczowym elementem.
wielkość drawdownów i kontrolowanie ryzyka no świadczy o jakości tradera. No tak w skrócie. Dobra, agenda. Co w dniu dzisiejszym? Przede wszystkim zaczniemy od tej analizy, od analizy technicznej i parę slajdów o tym, dlaczego ta analiza techniczna i rzeczy, które chociażby ja stosowałem w swoim trading planie i w tym, co robiłem na rynkach na początku wieku chociażby, i które, no, muszę powiedzieć, z sentymentem, że były bankomatem i te rynki wtedy były o wiele prostsze i łatwiejsze, teraz nie działają. Nie działają to jest złe słowo, działają inaczej. Trzeba mieć do tego odpowiednio inne podejście. Także o tym sobie chwilę pomówimy. Pomówimy sobie o tym, jak takie moje uproszczenie w pewien sposób, a jest to odwołanie się do jednego z praw Wyckoffa, czyli o tym, jak znaleźć popyt i podaż na wykresie, nie mając wolumenu, czy możemy to odszukać na wykresie, no i też jakie są tego ewentualne minusy, tak, niuanse, których nie widzimy. No, o tym sobie mówimy. Wykres to już historia. Może nie będę rozwijał tematu, bo to za długo będzie trwało, ale okej, agendę Państwo widzicie. Do tych elementów, te elementy mamy dzisiaj omówić na dzisiejszym spotkaniu, a końcową część poświęcę Państwa pytaniom. Dobrze, mam nadzieję, że to jest jasne, wszystko mnie słychać, ja sobie czat widzę, ale w trakcie prowadzenia chyba nie będę, znaczy raczej nie będę do niego zaglądał, także jeśli chodzi o pytania, to prosiłbym na końcu. Dobra, generalnie analiza techniczna. Co musimy sobie uświadomić? A w ogóle też no taka dygresja, być może zobaczymy się na FX Cavsach, właśnie nie wiadomo, czy jak to będzie do tego czasu, tak, ale tam takie, jeżeli będę miał prezentację, to w takim zderzeniu będziemy mówili o zachodniego typu analizy technicznej versus wschodnia analiza, czyli Ichimoku. Ja przez pryzmat Wyckoffa będziemy mówili z Grzegorzem o tym, no, co widzimy na poszczególnych instrumentach. To też jest taka ciekawostka w różnicach patrzenia przez analizę, przez elementy analizy technicznej pochodzące z zachodu i ze wschodu, no, ale to taka dygresja. Musimy sobie zdać sprawę, że analiza techniczna, do której, no, której się uczymy z książek, do której się odwołujemy, teoria fal, świece japońskie, chociażby analiza Wyckoffa, Gana, Eliota, prace Livermura, to wszystko to są, no już można powiedzieć, setki lat temu powstawały. A my ciągle próbujemy się posługiwać tą analizą techniczną. Niektórzy przekonują nas, że te same emocje, jak kiedyś działały, działają teraz. No, ale troszeczkę inaczej to się formułuje na wykresach, inaczej to widać. Musimy sobie zdać sprawę, że kiedy te elementy analizy technicznej, których się uczymy i które teraz wielu adeptów analizy technicznej próbuje stosować według tych samych zasad, były stosowane w sposób pracochłonny na papierze milimetrowym. Komputerów nie było. Ja pamiętam pierwsze sesje giełdowe, jak przychodziłem do domu i sam wbijałem sobie do pierwszych komputerów otwarcia i zamknięcia, żeby zobaczyć świeczki dzienne, żeby taki wykres narysować, ale to pracy wymagało. Teraz jednym kliknięciem myszy mamy wszystko. Mamy dostęp do kalendarza, do informacji, do spływających informacji na rynek, dostęp do notowań w czasie bieżącym. Musimy zdać sprawę, że to jest zupełnie inny rynek. Chociażby jak pracowałem jako makler na giełdzie papierów wartościowych, czy makler specjalista, potem byłem makler specjalistą, między innymi starsze osoby mogą pamiętać, taki
walor spekulacyjny jak uniwersal. To sama formuła, sama składanie zleceń wyglądało w zupełnie inny sposób. Dostawaliśmy zlecenia, zlecenia mogli złożyć niektórzy klienci do godziny 8 rano, inni więksi, tak, z większego zlecenia do godziny 9, potem te zlecenia wgrywało się na dyskietkę, jechało się z nimi na giełdę, wczytywało się do systemu, sesja się rozpoczynała, już nie pamiętam, 11 chyba, do 11.30 było tam ustalanie ceny, potem w późniejszym okresie pojawiła się dogrywka, taki handel pół godziny na rynku i to wyglądało w zupełnie inny sposób niż to wygląda w tej chwili. Wtedy zarządzający, ci, którzy składają zlecenia na rynek, no musieli je gdzieś umiejscowić. Umiejscowić, położyć w którymś miejscu. One nie były dostępne ad hoc od razu. A pamiętajmy o tym, że człowiek jest taką osobą, że stara się w swojej mentalności, stara się przynajmniej mieć wrażenie, że podejmuje decyzję racjonalną, tak bym powiedział. Stara się sobie uporządkować rynek, w związku z tym zarządzający tak samo zawsze starali, obecnie się starają mieć jakieś uporządkowane podejście do rynku, żeby mieć świadomość tego, żeby im się wydawało, że rynek kontrolują. No i to mniej więcej tak pozostało, tylko wiele osób, ucząc się z tych samych książek w tej chwili, pominęło, nie zauważyło chyba, że na rynku pojawiły się ogromne zmiany. Ogromne zmiany przede wszystkim technologiczne. I to oczywiście można zobaczyć w arkuszach zleceń, w dostarczaniu płynności, w szybkości, w możliwościach arbitrażu. W zasadzie dla niektórych strategii nieograniczone ilości kapitału są dostępne w mgnieniu oka, żeby zareagować coś, na co trzeba było wcześniej przygotować, złożyć zlecenie, półtorej godziny czy 2 godziny wcześniej, wymyśleć sobie to, potem nie można było tego zmienić, w międzyczasie pojawiły się jakieś informacje, to jest zupełnie inny handel, I teraz trzeba sobie z tego zdać sprawę, że takie elementy, takie prognozowanie rynku, w ogóle samo podejście co do prognozowania rynku już niesie za sobą pewne ryzyko. I to jest taki dobry przykład. Teraz się pojawiło zresztą nowe wydanie książki Jasona Zweiga, Twój mózg, Twoje pieniądze. Ja tylko odwołam się tylko do jednego elementu z tej książki. Prognozowania. Właśnie co on pisze o prognozowaniu? Między innymi skupia się na, wykonał pracę statystyczną, czyli prześledził z iluś, nie pamiętam już z ilu lat, prognozy najwybitniejszych wszystkich analityków odnośnie prognozowania. Nie wiem, czy stopy, już nie pamiętam, czy stopy bezrobocia, czy czegoś, jakiegoś innego elementu fundamentalnego. No i po wzięciu całej tej próbki statystycznej, tych najmądrzejszych, tych sławnych analityków, wniosek był jednoznaczny. Ich prognozy, całą ich pracę można wyrzucić do kosza. Równie dobrze można stosować rzut monetą, to niczego nie zmienia. Czyli takie mamy podejście do prognozowania. Zresztą Spike pisze dość dużo o psychologiach i reakcjach naszego mózgu. To się właśnie odwołuje się i porównuje też analityków rynków finansowych do takich współczesnych babilońskich baru. I tam między innymi odwołuje się do prognozowania przyszłości świata na podstawie wyglądu wątroby zwierzęcia ofiarnego. I też jak ci baru byli przygotowani, jak oni się uczyli, jak oni mieli odlewane z gliny te wątroby, żeby każdy wzgórek prześledzić. No tak wielu się uczy niestety analizy technicznej i w ten sposób do tego podchodzi. Po prostu powinniśmy sobie zdać z tego sprawę. Powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, że nikt nie zna przyszłości, że domeną ludzkiego mózgu jest doszukiwanie się powielanych wzorców, szukanie powielanych wzorców i na tej podstawie stawianie prognoz. Tak naprawdę powielanych wzorców nie ma. Każdy układ, nawet jeżeli jest podobnym schematem, jest puzzlem, to jest włożony w inną układankę.
jest w innym tle, w innym układzie. W związku z tym wiele rzeczy powinno być wykonywanych inaczej. Teraz, jeżeli zaczniemy mówić tutaj, odwołam się do rzeczy może, o których później będę mówił, ale na przykład do elementów, nazwam trójkątem tradera, czyli na przykład chociażby zarządzanie, pozycja i egzekucja, jeśli chodzi o samo wykonywanie zleceń, na takim samym schemacie, na takim samym puzzlu, jak możemy sobie wyobrazić jakiś taki mały fragment wykresu, będzie zupełnie, powinno zupełnie inaczej wyglądać, w zależności od tego, jaki mamy kontekst rynku i gdzie ten puzzle jest włożony. I oczywiście z tego sobie większość wydaje mi się, nie zdaje sobie z tego sprawy. Dobra, to powinniśmy zapamiętać i się z tym pogodzić, że nikt nie zna przyszłości. I rynek jest, dla nas przyszłość rynku jest nieznaną rzeczą. Graj to, co widzisz, nie co myślisz. To jest podstawa dla współczesnego tradingu. Musimy sobie zdawać sprawę, że mówienie, rynki spadną, bo jest wojna, dwa dni wszyscy krzyczą, coś tam będzie rosło, bo zabraknie, bo coś wpłynie na coś. Pamiętajmy o tym, że wielu ludzie wydają ogromne pieniądze na dobre analizy, szybszy dostęp do danych, a my jako inwestorzy indywidualni możemy tylko podążać za tymi dużymi gośćmi, którzy też nie zawsze mają rację, bardzo często się mylą. Dlatego jednym z najważniejszych elementów, patrząc na wykresy współczesne, jest bycie tu i teraz i podejmowanie decyzji na podstawie tego, co widzimy tu i teraz, co jesteśmy w stanie wyczytać. Oczywiście każdy to stara się zrobić w powiązaniu z jakąś logiką, bo to wynika z naszej natury. Każdy z nas próbuje uporządkować sobie jakoś ten rynek, bo tutaj widzi falę Eliota jakieś, tu mu się składają, tu widzi jakieś zniesienie, tu widzi jakąś świeczkę, która mu daje sygnał. Każdy próbuje znaleźć jakieś argumenty i sobie wytłumaczyć, dlaczego akurat teraz kupię albo dlaczego sprzedam. A tak naprawdę wszystko, do czego zmierzamy i jak idziemy w kierunku złożenia zlecenia, to na podstawie analizy gdzieś mamy ileś za, ileś przeciw. Takie zlecenie to jest jednorazowe zdarzenie, w którym mamy jakąś szansę, mniejszą lub większą. To wynika z tego, jak potrafimy rozczytać rynek. Czasami możemy rzucić równie dobrze monetą, ale kluczem tutaj jest kontrola ryzyka i poprowadzenie tego zagrania. Tak? To jest jakaś szansa, którą możemy wykorzystać. Na przykład możemy, odgadnąć, że rynek urośnie do góry, tylko może mieć problem z egzekucją na przykład, z dobrym wejściem, z postawieniem stop lossa, często nas wyrzuci stop loss, albo rynek jednak urośnie, ale wcześniej spadnie po naszego stop lossa i nas wyrzuci. No, tu jest wiele takich elementów, wiele pułapek, które na nas czyhają i z tego musimy sobie też zdać sprawę. Pamiętajmy o tym też, to znowuż mogę się pod tym podpisać obiema rękami, że na rynku zawsze się może zdarzyć coś, czego nikt nie oczekuje, co jest nieoczekiwane, na przykład ten World Trade Center. Było to wielkie zaskoczenie. Jest wiele takich zaskoczeń, które się pojawiały na rynku ni stąd, ni zowąd i musimy być na to przygotowani. Na przykład to załamanie franka szwajcarskiego przez jakiś czas. Pamiętam 6 maja 2010 roku, kiedy leciały akcje, kiedy mieliśmy taki krach na Wall Street, kiedy nie można było w ogóle zamknąć pozycji, nie dało się nic sprzedać. To w parę minut 6 maja 2010 roku niektóre akcje spadły tam do zera. Niektórzy pamiętają teraz niedawne akcje z ropą naftową. Tak? To różne przyczyny się pojawiają tego, których wcześniej nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na to musimy być przygotowani i musimy wiedzieć, że coś takiego może się zdarzyć. Musimy wiedzieć, że rynek należy traktować jak chaos. Rynek generalnie jest chaosem, a to my staramy się go uporządkować. To nie rynek jest techniczny, to my chcemy, żeby on był techniczny. My chcemy realizować na nim swój porządek.
My chcemy, żeby się zachował w ten inny sposób. Jak ktoś ma duże pieniądze, przyznam, może na niektórych rynkach coś próbować wyrysować, ale tak naprawdę przyjdzie na przykład kryzys rosyjski, kryzys argentyński, coś wybucha nagle, coś zaskakuje, no i ten porządek nagle może legnąć w gruzy. A tak wprost może przyjść ktoś inny, duży, kto nagle chce sprzedać czy kupić. Ja się odwołam do książki Douglasa też. Jest taka, Douglas opisuje taką fajną scenę, którą powtarzam, jest dla mnie oczywista. Przychodzi analityk do dużego inwestora, mu tłumaczy, spotyka się z nim, tłumaczy mu, że tutaj te akcje, wymienia nazwę, są na takim mocnym wsparciu, tu jest podwójny DOE, to jest na zniesieniu 0,618 czy ileś, to wszystko technicznie tak pięknie wygląda, no i to nie ma szans, żeby to spadło. Obroty na tym walorze, nie wiem, tam są 10 tysięcy akcji dziennie, a ten gość inwestor łapie za słuchawkę, dzwoni do asystenta. Sprzedaj natychmiast 200 tysięcy akcji tej spółki. Ten gość bladnie. No i co, dalej uważasz, że nie spadną? Pytanie retoryczne. Porządek silniejszego. Ten, kto ma więcej pieniędzy, on też chce mieć porządek decyzyjny, ale jeden drugiego może przepchnąć. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Smart money nie mają całkowitej pewności, że cena pójdzie w oczekiwanym kierunku. Czasami, bardzo często w tej chwili na rynkach to jest walka między dużymi pieniędzmi. Jeden drugiego przewozi. Jak ktoś chce popatrzeć w jakiej skali na przykład, to się czasami potrafi dziać, to proponuję spojrzenie na wykres srebra. Jak srebro rosło z 15 dolarów w okolice 30 i tam się pojawiły takie mega wolumeny, takie duże ilości srebra zostało sprzedane, zaczapkowany ten rynek, po czym po korekcie wolumeny były w ogóle niewidziane na srebrze w tym okresie. Potem pojechało srebro, pamiętam Wielkanoc to było, wyjechało do 50 dolarów, a w raportach, potem w raporcie półrocznym można było zobaczyć, że JP Morgan wtedy otwierał krótkie pozycje, bardzo duże na srebrze, no i ktoś go przewiózł, ale to wszystko hedżowało miedzią, tam bardzo mocno wtedy miedź się rosła. No, takie rzeczy się zdarzają, potem historycznie możemy takie rzeczy zobaczyć. Dobra, przechodzimy do wykresu, żeby nie za długo to trwało, bo tutaj taka w zasadzie wprowadzenie, które nam się troszkę długo pociągnęło. Co najważniejsze? Jeżeli jesteśmy technikami i patrzymy na wykres, to po pierwsze musimy sobie zdać sprawę, że wykres to jest przeszłość. Wykres to już było. Przed wykresem jest karnet. W karnecie są zlecenia, układają się zlecenia. I teraz, co dla nas tu jest ważną informacją, jeśli chodzi o ten wykres, z której powinniśmy sobie zdać sprawę i dlaczego z kolei ten wykres rysowany właśnie przez zdarzenia w karnecie, które możemy tam nawet ulecę potem taśmy przeglądać, patrzeć, ile jakichś zleceń zostało po jakiej cenie zrealizowanych, jakie wolumeny na jakim poziomie były, czy te zlecenia były brane po bidzie, czy po ofercie. Znaczy, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, jeżeli na przykład puryści taśmy rozróżniają na przykład deltę. Takiej jednej z technik jest bardzo powszechnie stosowana, czyli zakłada się, że jak kupujemy, to kupujemy po prawej stronie karnetu, czyli bierzemy to, co wisi po ofercie, a jak sprzedajemy, to sprzedajemy to, co wisi po ofercie sprzedaży, to kupujemy, a jak ktoś kupuje, jak zlecenie odbywa się po ofercie kupna, no to jest to sprzedaż, tak? No bo ktoś sprzedaje oczekujące zlecenie. No to wynika tylko z typu zleceń. No, częściowo ma to sens, ale tego nie można znowuż odrywać od pewnych działań wynikających z pewnej struktury i procesów, o których będziemy sobie mówili na następnym naszym spotkaniu. Takie wprost podejście do tego no jest pewnego rodzaju nadużycie. Tak, no, tak nie jest. Tak. To mogę Państwu powiedzieć jako gość, który akumulował i dystrybuował i w zależności od fazy, w której to się odbywało, no różnego typu zleceń się używa. Uświadommy sobie tego, że zarządzający to nie są też głąby za przeproszeniem i też to od nich zależy, czy chcą pokazać, czy to robią dużymi zleceniami, czy małymi zleceniami. To zależy tylko i wyłącznie od ich woli, czy położą zlecenia ukryte,
czy położą jedno duże zlecenie. Zależy, co chcą pokazać, a nie jest to odkrycie osób czytających taśmy. Powinniście Państwo mieć tego pełną świadomość. Tak? Teraz, co jest pewną naszą przewagą, znaczy przewagą, tak, to staramy się wykorzystać jako inwestorzy indywidualni, trafiając na wykres, co w pewien sposób możemy pominąć, ale co powinniśmy zrozumieć, że co jest najważniejsze i dlaczego ten wykres no, daje nam jakąś większą szansę niż jakiekolwiek przewidywania. Czyli z takimi przewidywaniami, na przykład sobie taką dygresję znowu. Zarządzając funduszem, jeżeli ja inwestowałem w jakąś spółkę, no to ja wysyłałem analityka albo zespół analityków do spółki, oni jechali, badali tą spółkę. Ja mniej więcej wiedziałem, jakie będą wyniki kwartalne ogłaszane. No wiedziałem, co się dzieje w spółce, no bo tam co jakiś czas, jeżeli mieliśmy duży portfel, no to analitycy po prostu jechali, pytali, obserwowali. No i na pewno miałem większą wiedzę niż przeciętny inwestor na ten temat. Niekoniecznie to nie była wiedza zakazana, wynikała z pewnych rzeczy, no byś firma wykładała pieniądze, po to byli analitycy, po to nad tym pracowali, żebyśmy my tę przewagę sobie tworzyli. Tak? Teraz ta przewaga jest tworzona w różny sposób. No, jest szybszy dostęp do danych, niektórzy ułamki sekund widzą zlecenia, wcześniejsze za to płacą i mogą na przykład pod te zlecenia się ustawiać. Te przewagi są w tej chwili w różny sposób budowane. To, że ktoś ma serwer bliżej giełdy i egzekucja jest szybsza, to wszystko jest jakimś kosztem. Tu idą pieniądze. Wracając do uczestników rynku, musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli na... Co się dzieje w tym karnecie? Jeżeli jesteśmy na rynku, no to w ten karnet muszą trafić zlecenia wszystkich. Muszą trafić wszystkich uczestników rynku, którzy no coś chcą zrobić na tym rynku. Czyli począwszy od gracza kompleksowego. Gracza kompleksowego, który na przykład w tej chwili widać, że macza palce w rynkach, przynajmniej rynkach indeksów, które obserwuję. Takim graczem kompleksowym na przykład może być, można sobie powiedzieć o nim, że to jest taki Fed albo ktoś taki, duża instytucja finansowa, taka tego typu, państwo, które no, gra po to, żeby w ogóle utrzymać ten system finansowy i chodzi generalnie o, no, o grubsze zasady. No to, i oni się koncentrują na czymś innym. Oni nie są zawsze obecni na rynku. Oni nie są codzienni, oni nie są w każdym miesiącu na rynku. Oni się pojawiają na rynku wtedy, kiedy są potrzebni. I wtedy ten rynek i wtedy jakość dźwięku za cicho, mówię, nie jest okej, tak? I wtedy ten rynek no, wygląda trochę inaczej niż zwykle. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Są smart money, mądre pieniądze, na przykład, które inwestują w wartość. I inwestowanie w wartość to właśnie jest zaprzeczenie czegoś z punktu naszego widzenia, z punktu widzenia inwestora indywidualnego, co to znaczy kupuj tanio, kupuj drogo. Znowuż tutaj ja posłużę się dygresją taką, tak? Smart money inwestujące w wartość. Wyobraźmy sobie, ja się mogę powiedzieć o swoim zdarzeniu, tak? Ja miałem przebadaną jedną spółkę w funduszu kiedyś, no, cena do zysku, pamiętam, była przy cenie 8 zł 4 przy stopach procentowych. Nie pamiętam, wtedy chyba były, czyli wychodziło, że mam 20 PDE 4. Mam nadzieję, że rozumiemy, co mam na myśli, że w zasadzie jedno, czyli 25% zainwestowanych 100 zł mniej więcej generuje zysku ta spółka rocznie, a stopy procentowe były chyba na poziomie 6%, czyli w ogóle kosmos jako wartość jeszcze, no pytanie, czy dywidendę będzie płaciła, czy nie, ale powiedzmy już tam z taką ilością akcji, to też można było wpływać na politykę dywidendową, zakontraktowana w branży rozwijającej się prima sort. 8 zł. Spółka spadła do 4. Była jeszcze tańsza. W zasadzie można było taką spółkę przejmować. Nawet były takie spółki, które przy takich cenach, jak spadały wartość, no jako inwestor, na przykład jako bank sobie mógł pozwolić na kupienie spółki w całości, bo okazywało się, że spółka miała działkę w Warszawie, na przykład gdzieś dobrze położoną, która była więcej warta niż cała spółka na giełdzie. I co tak, jaki bank ma, co, jakie, znaczy tak, jeżeli ta spółka kosztuje 8 czy 4, a
biorąc wszystkie kalkulacje, bank liczy na to, że po wszystkich kosztach, po sprzedaży tej, po likwidacji tej spółki i sprzedaży działki na przykład dostanie 12 zł. No to jest fajny deal. To jest bezpieczny. Jak będzie kosztowała 4 zł, to dokupimy jeszcze. Jak będzie 2, to dokupimy jeszcze. Ale z punktu widzenia inwestora indywidualnego gracza, to spadek z 8 na 4, czyli mówię o nas, no to jest, no jeszcze jak ktoś coś takiego robi na lewarze, to jest bankructwo. Nie ma, że to się nie zdarza. Jak najbardziej, to się zdarza. Mogę poświadczyć. Takie rzeczy się dzieją na rynku i to się dzieje. Wyobraźmy sobie, takich przypadków inwestycyjnych wartość może być wiele. Na przykład wyobraźmy sobie kogoś, kto kupuje jakiś surowiec. A surowiec, bo produkuje z tego surowca coś i to sprzedaje. No to równie dobrze on sobie kupuje, jak kupuje, widzi, że ma średnią policzoną cenę i ma rentowność na kupowaniu, nie wiem, obojętnie jakiego surowca, załóżmy po 5 zł, ma wkalkulowany w swój biznesplan i liczy, że ma na tym dużą rentowność, no to jak ten surowiec spadnie do 4 zł, to wszystkie zasoby gotówkowe on wydaje, bo to dla niego to jest tanio, wydaje na to, żeby sobie kupić zapas tego surowca na następne pół roku. A jak spadnie do 3 zł, to on pójdzie i weźmie kredyt, żeby sobie tego kupić więcej, bo ma zakontraktowane i on na tym i tak zarobi. A z naszego punktu widzenia to tak nie działa. Bo jak my sobie kupimy, to mimo że jest tanio po 5 zł albo po 4 zł, to nie znaczy, że nie spadnie do 2 albo do 1 i my stracimy wszystko. Także to pora też trzeba to zrozumieć. Przepraszam, mi wygasł jeden monitor, ja tylko zrobię, włączę monitor i teraz mam nadzieję, że tylko przełączyło nam się. Przełączyło nam się teraz na platformę chyba. Okej. Okay. Jest prezentacja, widzę, że cały czas. Super. Dobra. Czy mamy tych uczestników rynku? Gracz kompleksowy, smart money. Pieniądze, które akumulują, dystrybuują, czyli wykonują pewne procesy na wykresach w tym celu, żeby zakumulować i o tym będziemy mówić sobie w przyszłym tygodniu. Są fundusze, które inwestują w zgodzie z trendem, czyli trzymają się trendu. Muszą się trzymać jakichś zasad. Taką najprostszą zasadą dla funduszy inwestycyjnych to jest, krótko mówiąc, trzymanie się trendu i gdzieś na podstawie tego trendu zamykanie pozycji, ewentualnie wracanie do pozycji. To też... No to jest pewna taktyka, są inwestorzy instytucjonalni. Wyobraźmy sobie, że niektóre rynki zostały zdominowane przez rynek opcyjny. Rynek opcyjny staje się większy od rynku bazowego. I co się dzieje? No, te opcje zaczynają kręcić rynkiem, czyli w zależności od tego, albo na przykład któraś instytucja wystawiła jakieś opcje, sprzedała, no to je hedżuje na rynku albo broni pozycji na rynku wokół tych opcji. I to wszystko, ale te zlecenia, co najważniejsze, spływają do karnetu. Pojawiają się w karnecie i one nam potem w ramach transakcji rysują wraz z wolumenami, ze spreadami świec, rysują nam wykres. Są różne elementy, dostawcy płynności, dealerzy, ci, którzy chodzą i szukają stopu na rynku. Są różni uczestnicy rynku. Tutaj pojawiają się ludzie najbardziej sprytni, mądrzy też, którzy chcą zarobić, bo to wydaje się, że łatwe pieniądze są tutaj na rynku, także rynek ich przyciąga, pojawiają się tutaj i kombinują, jak jeden ograć drugiego. No i też jak się kiedyś zastanawiacie nad tym w ogóle, jak popatrzeć na, taka moja rada, tak? Jak ja zaczynałem w tych latach 90. i kurczę dostawałem, wtedy nie miałem książek takich, nie byłem wyuczonym, nie miałem żadnego pojęcia o wielu elementach, tylko wiedziałem, że kurczę, muszę kupić na przykład 500 tysięcy akcji, żeby to miało sens w portfelu, a średni obrót na akcjach jest 20 tysięcy, kurde, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi na tym zarobić, no to trzeba pokombinować, no to tak jak się nad tym zaczniemy logicznie zastanawiać, to wiele zasad bez żadnych książek sobie wymyślicie, tylko zadajcie sobie takie pytania po prostu, jak to zrobić, jakbyście to zrobili, żeby to zrobić jak najkorzystniej. Pomyślcie kiedyś o Franku Dolasie, jak rozpętałem II wojnę światową, tam on w pewnym momencie jest taka sytuacja, jak on gra w trzy karty, żeby zdobyć dla Legii Cudzoziemskiej żywność, tak? To najpierw trzeba wciągnąć ludzi do gry, po to, żeby potem
mając swoje zdolności, mając swoje przewagi, je wykorzystać do tego, żeby, krótko mówiąc, ich obłupić. Na to powinniśmy być czujni, tak? Duzi gracze mają pewne przewagi. Musimy sobie zdawać sprawę z ich przewag po to, żeby no, się przed nimi zabezpieczać i też mieć świadomość tego, jak postępują. Tych graczy jest bardzo dużo na rynku. Jest wiele tego typu instytucji. Każdy tak naprawdę ma inne priorytety, inne cele. Jakbyśmy sobie nawet pomyślimy tak w kontekście jakiegoś dużego banku, obojętnie którego, jak go nazwiemy, to też sobie pomyślmy, że ten bank ma ileś pięter, które mają chińskie mury tak zwane, ale każdy robi coś innego. Ten się zajmuje emisjami na rynku pierwotnym, ten ściąga dużych inwestorów, których stara się ulokować na dłuższy termin, ten się zajmuje, bierze pieniądze od giełdy, żeby dawać płynność, inwestować. Ci grają intraday tylko odtąd dotąd po to, żeby zarobić, wyłapując krótkie przewagi. Ci się zajmują opcjami, wystawiają opcje, zarabiają na opcjach, ale mają kolegów tutaj, dealerów mniej więcej, albo sami też dealują na tym rynku. No i tak to się wszystko kręci. Rynek jest szeroki. Rynek tworzy wielu uczestników i teraz musimy zdawać sobie sprawę, zdać sprawę, że oni mają różne cele na tym rynku. Jedno, co możemy zobaczyć, jak weźmiemy wykres na końcu, no to widzimy, że te zlecenia wszystkie trafiają na rynek, do karnetu. Teraz kiedyś w tym karnecie te zlecenia trafiały w zupełnie innym, od czego zacząłem, w zupełnie innym trybie, czy one się tam pojawiały. Jak ja pamiętam, no odwołam się tutaj do S&P 500, do kontraktu na S&P 500, do EMI, no to kiedyś na bidzie czy ofercie, takie bidy, oferty po 2, 6 tysięcy, kilka tysięcy, to była normalna sprawa i można powiedzieć, że wisiały takie oferty. Teraz jak zobaczymy 150 czy tam 200, to jest rzadkość, jak zobaczymy. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili nie ma potrzeby składania zleceń wcześniej. W tej chwili rynek dochodzi do tej ceny, możemy położyć tam zlecenie ukryte albo dostarczyć płynność i momentalnie zlecenia dostarczać na rynek wtedy, kiedy rynek się handluje. I rynek się przepycha w jedną, w drugą stronę, nie na bazie żadnych wyrafinowanych metodologii. Zawróci na cudownym złotym podziale gdzieś, bo ktoś sobie ustawił, czy policzy, czy na geometriach, czy na równych korektach 1 do 1, tak jak kiedyś czasami, jak były pierwsze HFT, jak to właśnie na początku wieku, po prostu korekty 1 do 1, to był taki bankomat, że to po prostu poezja była, jak się pojawiły roboty, no bo musiało być gdzieś ustawione, tak? Ale to wtedy trochę inaczej funkcjonowało niż teraz. To tutaj po prostu, tu się liczy brutalna siła pieniądza, który w którą stronę przepchnie. I przecież pieniądz szuka płynności, w związku z tym wybijanie dołków, stopów, generalnie szukanie płynności to jest jeden z podstawowych elementów w tej chwili, który jest grany na rynkach. No a poza tym oczywiście są fundamenty, które mają znaczenie, tylko te fundamenty to też nie działają tak, że o, są fundamenty, tak jak teraz na przykład nam się stopy procentowe zaczynają się stopy procentowe w Ameryce, bardzo niedobry sygnał. Taki sygnał nie działa tak i jest. Jak pamiętam, w 2007 roku to chyba półtora roku, bo trzeba było od takiego sygnału do spadku, tak? Także to nie jest tak, że one zadziałają od razu, takie rzeczy, takie sygnały i takie zmiany fundamentalne. Są procesy, które też w jakiś sposób trwają, ale co do zasady, w zasadzie, patrząc z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, ze swojego doświadczenia, mówiąc przynajmniej o rynkach indeksowych, to są dwa elementy, które rządzą rynkami indeksowymi. To są wyniki spółek, które się bezpośrednio przekładają na wypłacane dywidendy i płynność. A druga rzecz to płynność, czyli ilość wolnego pieniądza na rynku, który jest skłonny pojawiać się na rynku i szukać alternatyw w inwestowaniu. Tak? Są to dwa elementy. Teraz jak ktoś mi mówi, że teraz w Stanach jest drogo, bo PDE to tam było 40, czy tam ileś jest średniej, to jest najwyższe, jedno z najwyższych historycznie, no to też znowuż, no to
to jest opowiadanie głupot, tak? Bo trzeba popatrzeć, jaka jest alternatywa, alternatywa do ulokowania i gdzie może uzyskać przeciętny Amerykanin na przykład lepszą stopę zwrotu. Jak popatrzy sobie, tak jak było na początku tego roku chociażby, czyli mniej więcej rok temu, mimo że wszyscy trąbili, że PDOE i generalnie spółki amerykańskie są drogie, no to tak, rzucę teraz z pamięci około, tak, ale patrząc na prognozy spółek z S&P 500, no to przeciętny Amerykanin z dywidend dostawał 4,5%, a biorąc pod uwagę, że teraz nie, chyba 30% to jest wypłacane dywidendy, czyli około 1,5%, chyba 1,7% to wychodziło z wyliczeń na początku roku. Z pamięci to mówię, także te liczby są trochę niedokładne, no a miał alternatywę położyć pieniądze w 10-letnie obligacje i na nich miał 1%, czy nawet poniżej 1% w tej chwili, no to no prosta jest alokacja, że wolał kupić S&P 500, tak? Jak nam się mniej więcej w listopadzie ta proporcja, czy tam w październiku zaczęła ta proporcja odkręcać i okazało się, że Amerykanin 10-latek dostanie 1,7, a z dywidend dostanie 1,2%, no to już ten rynek zaczyna być drogi pod względem przepływu pieniędzy. Są takie elementy, ale to wszystko wymaga czasu, tak? Dobra, jesteśmy w tym karnecie, tu puryści szukają właśnie, ja to nazywam często ich przestawiaczami butelek grającymi na taśmie i na doszukujących się tych elementów na taśmie, czyli ile zostało, że jak się kupuje, to się kupuje po prawej stronie, to jest popyt, a po lewej stronie to jest podaż. Jak uderzają zlecenia w bidy, no to ja muszę powiedzieć, że ja bardzo często duży gracz akumuluje właśnie po bidach, czyli akumuluje się do dołu. To wszystko zależy od tego, w jakiej fazie, w którym miejscu na rynku jesteśmy, a nie tylko od tych numerków i tych zdarzeń. Teraz co z tą taśmą też? To też warto, to są screeny z 2018 roku Scotta Hatzandera, też pokazują, co się stało z płynnością na rynkach, jeśli chodzi o sam karnet, zleceń, właśnie co się stało. To pokazuje te zmiany technologiczne, które się pojawiły. I okazało się, że w karnecie po prostu nie ma zleceń, nie ma płynności. Łatwiej jest, jak kiedyś, żeby na przykład robot, który chciał przepchnąć S&P o 5 punktów, to sobie popatrzył, że co 0,25, co tick w karnecie leży 2000, 3000, 6000 kontraktów, że musi kupić powiedzmy 50 tysięcy kontraktów, żeby przepchnąć cenę o 5 punktów. A teraz, żeby pchnąć tę cenę o 5 punktów w karnecie, to on widzi 600, 800 kontraktów, nie kilka tysięcy, tylko zupełnie inne liczby. Oczywiście on nie widzi tych, to nie znaczy, że to się da przepchnąć, bo tam może się okazać, że nic za tymi zleceniami nie stoi, a może się okazać, że stoją. Tak? Także ten rynek wygląda zupełnie inaczej. I teraz porównując płynność na rynkach, to jest zresztą też takie właśnie przyznane, zrobione porównanie, że to mniej więcej rynek amerykański zaczął wyglądać tak od tego czasu historycznie, patrząc pod względem płynności jako republika bananowa, czyli że tam nie ma płynności. Ale to nie do końca jest prawda. Właśnie to wynika z tego, że zleceń nie ma w karnecie, ale one są zaraz dostępne, jak tylko cena tam dojdzie i możemy ich nie zobaczyć. Dobra. Tutaj jeszcze taka dygresja, że przed tym karnetem no właśnie są inne elementy, które niejako towarzyszą budowaniu portfela, które wpływają na to, możemy się zastanawiać, czy one wpływają na budowanie popytu i podaży i miejsca zwrotne na rynku. Co właśnie opcje, czy certyfikaty, czy na przykład indeks zmienności, VIX. Jest kilka takich elementów, które no, w jakiś sposób wpływają na kształtowanie się cen. Dlatego bardzo ważnym jest to, czego nas uczył Bryce Gilmour, że na rynku, na którym grasz, musisz go poznać dokładnie, musisz wiedzieć, kiedy wygasają, jakie opcje istotne, kiedy kontrakty wygasają, jak wygląda kalendarz dotyczący tego rynku i mniej więcej jak on jest zbudowany i jak to wygląda. Teraz nawet patrząc przez, to jest coraz trudniejsze, tak, bo w tej chwili bardzo łatwo jest, też dużo, o wiele łatwiej jest w tej chwili globalnym, dużym inwestorom patrzeć na rynki nie przez pryzmat pojedynczego instrumentu, ale przez pryzmat całego portfela. I to ma znaczenie. Teraz jak popatrzycie sobie na spadek covidowy i co się stało w drugiej części tego spadku covidowego, w końcówce covidowego spadku ze złotem, które powinno rosnąć albo nagle
nagle zaczęło spadać, no to właśnie zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się stało, że to złoto zaczęło wtedy spadać, kiedy wszyscy no, uważali to za świetną alternatywę i że to powinno rosnąć? No właśnie te elementy, o których tutaj mówimy, no, zaczynają działać w inny sposób niż to się kiedyś działo. Dobra, bo to trochę przeleciał za długo. Wykres. Wykres pokazuje przeszłość. Jak to pogodzić teraz, skoro wiemy, że to jest przeszłość, z tym, że my jednak ten wykres wykorzystujemy do tego, żeby na nim grać, żeby na nim inwestować. Czy w ogóle jesteśmy w stanie coś wyczytać z tego wykresu? No moim zdaniem tak. Miejmy tego świadomość, że podstawowym założeniem jest graj to, co widzisz, nie co myślisz. Czyli musisz interpretować to, co się dzieje tu i teraz, ale też dla nas, analizujących wykres, istotą jest zrozumienie tych procesów, które zachodzą na wykresie i też znajomość, jak to nazywam, edge, znajomość miejsc, w którym coś się powinno zdarzyć, dlatego że widzimy jakieś akcje właśnie dużych graczy, czyli znajomość tego typu miejsc. A teraz kolejnym elementem jest ten pojawienie się, ja tu bardzo często wykorzystuję właśnie jakieś takie, to jest pojawienie się triggera do zajęcia pozycji, ale o tym będziemy mówili sobie też na późniejszych naszych spotkaniach. Teraz skupimy się na zidentyfikowaniu popytu i podaży. Gdzie on jest? Jak go możemy zobaczyć, nie patrząc zlecenia, nie patrząc na ilości obróconych się ilości danego instrumentu, jak możemy ten popyt i podaż potencjalnie zobaczyć na wykresie, gdzie on jest, gdzie go zidentyfikować. Ten popyt i podaż wynika z pewnych zachowań dużych graczy. Bo odpowiedzcie sobie na pytanie, kto jest w stanie wyrysować taką świecę dużą czarną spadkową, czy taką dużą białą wzrostową? Wiadomo, z drugiej strony, że takie świece budują emocje. Czyli jak widzimy czarne spadające świece, no to one budują strach, spada, jak zaczyna rosnąć zielone, piękne, czy świece wzrostowe, budują chciwość. Ja też chcę kupić, bo to rośnie. To jest element psychologiczny, ale to wynika z typu ze zleceń, tak? Czyli ktoś, kto jest w stanie wygenerować taką świecę spadkową, on musi w tym karnecie zleceń uderzyć przez ileś miejsc na danym interwale i przepchnąć tę cenę, czyli musi być na tyle duży, żeby to zrobić, żeby tę cenę przepchnąć, żeby narysować taką świecę. Do tego też wrócimy w następnych założeniach, że rysowanie takich świec w zależności od miejsca struktury ma różne znaczenie. To jest pewien język komunikacji. Tak? Wyobraźcie sobie, że ja mówię o tych 200 tysiącach akcji, które ja chcę kupić, a obrót dzienny jest 20 tysięcy średni. Ja główkuję, jak to zrobić, co tu zrobić. To zastanów się, odpowiedzieć sobie sami na pytanie, czy łatwiej mi będzie skupić te 200 tysięcy wtedy, kiedy się pojawi seria takich świec czarnych? Czy łatwiej mi będzie kupić, jak będą seria świec chociażby małych, a wzrostowych będzie? W jaki sposób ja łatwiej to mogę kupić? Sami sobie odpowiedzcie. Myślę, że to jest dosyć proste. A teraz, jak ja będę już, wyobraźmy sobie, że ja z tych 200 tysięcy mam 150 tysięcy akcji, jestem w średniej cenie, i mam gdzieś tam ryzyko obliczone w portfelu, że no, będą mnie, inspektor ryzyka będzie mnie ścigał, jak mi to spadnie, nie wiem, no 10% poniżej średniej ceny zakupu, no to co ja będę chciał, jak już mam 150 tysięcy akcji kupionych na tym wykresie, to czy ja będę dalej czekał na takie czarne świece, czy ja raczej w pewnym momencie kupię 20 tysięcy jednego dnia, rysując taką świecę po to, żeby wszyscy zobaczyli, że to rośnie i jest siłą. No? Takie pytanie znowuż retoryczne, tak? To zależy od miejsca siedzenia, to jak, krótko podsumowując, zależy to od miejsca siedzenia, gdzie ja jestem z punktu widzenia jako duży inwestor, co ja chcę pokazać innym inwestorom na wykresie, tak? A naszym zadaniem jest to spróbować odczytać i zrozumieć, co ten gościu tutaj robi, tak? Taki, który no, siedzi teraz, powiedzmy, w tej perspektywie na moim miejscu. I teraz ludzie operujący na taśmie, na karnecie, potem analizujący taśmę całą, patrzący ile wolumenu po jakiej cenie, czy po bidach, czy po askach, no w dużej części z ludźmi, bo też część takich ludzi szkoliłem, no to się u nich pojawia. No. Pojawia się jeden taki element, że ja to nazywam tych gości, no nie chciałbym, żeby to tak negatywnie, ale czasami tak przyrównuję do
to przestawiacze butelek na taśmę, tak? No bo oni idą przez ten park, las, widzą pojedyncze drzewa, ale nie widzą lasu. Nie mają tej perspektywy spojrzenia na las. Oczywiście nie dotyczy się wszystkich, tak? Ale no jest część tych ludzi no, tak patrzących, no bo ich interesują te butelki tylko, żeby obejrzeć tą butelkę i właściwie naklejkę przykleić i to wszystko. I te kilka typów ściągnąć z wykresu i jest super, bo to można robić w dużej kontroli, tak? To ładnie się podłączy. No ale traci się przy tym las i o tym też trzeba widok na las, czyli na większą perspektywę się traci. Dobra, o tych celach i uczestnikach to już troszeczkę powiedziałem. To jest istotne. Przejdźmy do dalej. I teraz ten handel w karnecie. Te zlecenia się spotykają, w jakiś sposób się handluje i generalnie powstaje nam obraz, czyli wykres. Wykres nam powstaje to, co my widzimy. Teraz my z tego musimy odczytać, co tutaj się dzieje. I teraz, czy z wykresu można wyczytać, co się wydarzyło na taśmie? To jest dobre pytanie. To, co się wydarzyło na wykresie, jest dla nas pewną przesłanką do tego, by sądzić, co może się wydarzyć dalej, dlatego że jesteśmy w stanie odczytać pewne zdarzenie. Na tym spotkaniu dzisiejszym no, chciałem Wam pokazać ten popyt i podaż, no, żebyśmy zaczęli identyfikować te duże świece o dużym spreadzie i dużym ruchu, żebyśmy widzieli, że ktoś w jakiś łatwy sposób, dziwnie łatwy sposób przesunął cenę z miejsca A do miejsca B i to było spory kawałek i mu się udało. Skoro mu się udało, to musiał być duży gracz, albo jakaś informacja mu sprzyjała, albo tę informację wykorzystał tak, żeby ten ruch wykonać. To musimy sobie na początek uświadomić. Kolejnym elementem taki, jeszcze zanim do tego przejdziemy, który trochę utrudnia, nawet nie trochę, ale cały czas ten sam slajd, czy teraz jest, widzicie, ktoś mi napisze, jaki slajd teraz wisi, widzi? Rynek nie ma swojego interwału, to jest to widoczne teraz? Nie? O kurczę. Uczestnicy rynku cały czas. A teraz widać kółko i krzyżyk, czy nie? Nie. Ja mam napisy. Dobra, a czy teraz widać wykres z kółkiem i krzyżyk? Nie. Dobra, to ja jeszcze raz zrobimy. A czy teraz widać w kółku? OK. Kółko teraz jest OK. Dobra, tutaj przeleciało nam chyba. Uciekliśmy. A czy było widać ten wykres? Co był? Nie. Dobra, byli uczestnicy rynku. Drzewa i las. Dobra, to. A ten wykres ze zleceniami typ strach, było widać chciwość? Mieliśmy kontrolę. Teraz pierwszy raz. Dobra. Dobra, to ja przejadę. My żeśmy skończyli na tym wykresie. To ja powoli przejadę. Niestety czas nam ucieka. Te slajdy, do których mówiłem. Tak, ja je przejadę. Teraz widzicie naneks płynność. O tym mówiłem. O tych elementach, ale dobra. Przechodzę dalej. Raz drzewa, jeszcze raz uczestnicy. Dobra, wykres. Tak nam powstaje wykres, różnego rodzaju schematy, na które zwracamy uwagę. Dobra, to tekst o tym mówiliśmy. Dobra, i teraz zacząłem mówić teraz o tym, że przede wszystkim jedną taką bolączką, której wydaje mi się wiele osób nie zauważa.
Znaczy, a co sprawia duży kłopot, no to już z racji od czasu, kiedy zacząłem uczyć ludzi, sprawia wielu osobom kłopot, to jest zrozumienie tego, że tak w zasadzie rynek nie ma swojego interwału. Na konwencjonalnych wykresach my sobie patrzymy, że mamy wykres minutowy, 5-minutowy, 15-minutowy, 30-minutowy, godzinowy, a dlaczego nie 27-minutowy, dlaczego nie 7-minutowy, dlaczego nie 4-minutowy, dlaczego nie 16-minutowy? Ktoś mi to jest w stanie wytłumaczyć? Rynek, myślicie, że zarządzający, jako zarządzający patrzyłem, no to teraz co 15 minut będę składał zlecenie? Nigdy w życiu. Rynek nie ma czegoś takiego. Jest interwał dzienny, dlatego interwał dzienny jest istotny, bo ja na koniec dnia mam zamknięcie sesji, mam wycenę funduszu i to trafia do wyceny i pod tym jestem wyceniany. Dlatego walczymy o zamknięcie. A zamknięcie świeczki jednominutowej, pięciominutowej czy czterominutowej, no to chyba, że chcę komuś coś pokazać, powiedzieć, o zobacz, zamknęła się fajnie, to jedziemy do góry, pan powie cenę. To jest tylko wpływanie na to, na innych odbiorców w rynku. Tutaj jest, to jest pierwsza taka rzecz, ja zacząłem nad tym teraz pracować, znaczy to jest nad pokazaniem wykresów kółko i krzyżyk, żeby Państwo zrozumieli. Pokażę za chwilę prosty wykres, na którym pracuję. To jest dzisiejszy wykres S&P 500, z kontraktów S&P 500 dzisiaj z godzin około południowych, tak, żeby sobie zobaczyć. Tutaj nie zobaczycie interwału. Właśnie o to chodzi na tym wykresie, że na nim nie ma interwału, tylko na nim są uderzenia popytu i podaży. Czyli są ci goście, którzy przychodzą w karnet i tutaj ktoś zaczął kupować, kupował, 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 rynek szedł do góry. Zobaczcie, że tutaj niebieskie wolumeny są na tych uderzeniach do góry, to nie są interwały. To nie jest 5, 10, 15, 13 minut, czy pół godziny, czy godzina. To jest akcja ze względu gości, którzy uderzają w karnet i kupują. I widzicie, były niebieskie wolumeny, bo to ktoś kupował do góry, ciągnął, czyli brał tę, pchał cenę do góry. Po czym za chwilę, jak tutaj sobie zobaczycie, to była ta pierwsza część sesji. Jak sobie popatrzymy, co się zaczęło dziać dalej, tylko krótko, żebyśmy zrozumieli. Tutaj widzimy, że mamy pierwsze takie uderzenie. Ono nie jest może spektakularne do góry, jak połączymy to z wolumenem, to widzimy, że ktoś zaczął sprzedawać. Tak? Tu zaczął ktoś sprzedawać, tu zaczął ktoś sprzedawać. Widzimy, że ta sprzedaż jest większa niż kupno. No i w końcu widzimy, że jeżeli ktoś był kupujący, ktoś ciągnął cenę i tutaj ktoś wyłożył duże pieniądze, logicznie, powiedzmy taki gość intradayowy. Jeżeli on zaczął stąd kupować, to on tego miejsca powinien bronić. Powinien tego miejsca bronić, bo on tu dużo kupił. W związku z tym, no, jak to zacznie niżej spadać, no to podaż zwycięży. A my tutaj widzimy, że tutaj ta podaż, tutaj, która się pojawiała, była uderzenia podaży, były dość duże, ale one nie dokonały tego przegięcia. Widać, że to przegięcie takie, czyli moment taki, kiedy podaż, uderzenie, to podaż, ktoś wykończył ten popyt, bo ten popyt się tutaj bronił. Rysuje się trading range. Tu widać, że podaż naciskała z tej strony. Znowu jest uderzenie takie eskalujące, które jest wyrzuceniem tego popytu. Nie wiem, to mogą być stop lossy i tak dalej, tu się pojawiają, ale to jest miejsce, gdzie podaż pokonała ten popyt. Czyli podaż pochłonęła popyt. Tak to możemy w skrócie zinterpretować. No i potem, jak patrzymy na dalszą część tego wykresu i patrzymy sobie na te niebieskie i czerwone słupki, no to chyba nie mamy żadnego złudzeń, kto tu kontroluje. Nie widać kursora. Teraz widać, jak te strzałki się pojawiają na prezentacji, czy nie? O, mój pies. Widać, okej, dobra. Dobra, psy mam cztery, także w ogóle właśnie tutaj domagają się miski, krótko mówiąc, a mam cztery psy. Dobra, tak, czyli widzimy te uderzenia podaży, przepychają ten popyt. Widać, czyli ewidentnie, mam nadzieję, że widzicie Państwo, no ewidentne kontrole, że ten ruch tutaj jest kontrolowany w tym miejscu cały czas. No, powiedziałem o misce, jeszcze zacznijmy. I jest dominacja podaży. Po czym znowuż widzimy to zjawisko nieco później. Chwilę później. Przepraszam, chwileczkę, na chwileczkę wyciszę. Wracam, jestem. Widzimy to miejsce.
widzimy tutaj znowu w tych spadku pojawia się duża podaż, duży wolumen, ale potem nagle się pojawia popyt i ten popyt przepycha ten podaż. Jest zmiana kierunku w krótkim terminie, bez interwału, bez świeczki, ale widzimy ten element, gdzie zostaje przejęta kontrola niejako krótkoterminowa przez popyt. To na tym wykresie myślę, że to jest, ten wykres dla mnie jest rewelacyjny, dlatego że on w sposób najjaśniejszy, najłatwiejszy tłumaczy to przechodzenie popytu i podaży. Ale jak przejdziemy sobie na wykresy z MT4, gdzie mamy wolumen tickowy, naszym zadaniem jest zauważenie tych ruchów, czyli tych dużych świec o dużym spreadzie. Tutaj musimy sobie zdać sprawę, że istotna jest, jak nazywam, taka szybkość zmiana pięter, tak? Czyli jak mamy piłeczkę, to jak ona szybko, jak leci, to ile pięter ona jest na danym interwale szybko jak szybko jest w stanie się przemieścić w takim ruchu. I tego będziemy szukali, krótko mówiąc, na wykresach. Będziemy patrzyli na bary. Tutaj inną sprawą jeszcze jest na bary. Będziemy patrzyli przede wszystkim na ich spread. I tu istotną informacją jest wolumen, którego nie mamy. Mamy tickowy wolumen. Do tego jeszcze ustosunkuję się, ale na następnym naszym spotkaniu. Co do wolumenu tickowego. Ale co nas będzie interesowało, to przede wszystkim spread tego naszego bara, bo my widzimy bary na danym interwale i zamknięcie tego bara, gdzie on się zamyka. Ten wykres kółko i krzyżyk akurat w takiej formie on jest dostępny u mnie w oprogramowaniu Smart Investor. Nie wiem, jak to jest na MT4, czy jest dostępny, ale po prostu nie wiem, nie wypowiadam się. Czyli patrząc na bary, my wracamy do baru, będzie nas interesował spread i zamknięcie bara. Będziemy na to patrzyli relatywnie do poprzednich świec, do poprzednich barów czy świec. Tutaj nie wolno zapomnieć o historii, o tle na wykresie. To tło jest bardzo istotne, jak na to patrzymy. Pamiętajmy o tym, że takie świece duże czy bary niosą za sobą emocje. Te emocje to jest, no bo wykres mówi do nas, tak? My to odbieramy i też pamiętajmy o tym, że to jest, że wykres ma kilka funkcji. Rysujący wykres i ci, którzy no, w jakiś sposób próbują na tym wykresie coś powiedzieć tym wykresem, sobie stają z tego sprawę. To tak trochę jak Gilmour nam zawsze to porównywał to do gry Hold'em Pokera i też do Hold'em Pokera, do zasad gry, ale żeby to skrócić, no to z jednej strony duzi gracze z pewną świadomością zadają pewne pytania, rysując wykres, czyli generują na przykład strach i patrzą, czy jest reakcja na ten strach, czy są jeszcze jacyś, co się mogą przestraszyć, czy już ich nie ma. Zadają to pytanie, mówią sprawdzam, sprawdzają nasze karty. Tak samo generują chciwość i patrzą, czy jest reakcja, czy jej nie ma. Testują pewne miejsca. To są elementy takie, że oni zadają pytanie do wykresowi i oczekują odpowiedzi. A w pewnym momencie oni chcą pokazać pewną rzecz i chcą, żebyśmy my zobaczyli pewne rzeczy na wykresie, a czasami nie chcą, żebyśmy zobaczyli. I z tego też musimy sobie zdawać sprawę. Właśnie. Wykres jest w tej chwili, powinien być na całym ekranie. Dobra, jestem cały na pewno. Powinien być? Dobrze. Czyli emocje na rynku pokazywanie na świecę. Dobra. I teraz jak najprościej zobaczyć ten popyt i podaż na wykresie? No to musimy zobaczyć tą szybkość przemieszczania się, czyli gdzie się pojawiają te bary o dużym spreadzie, ale teraz nie można tego odłączyć od zrozumienia struktury wykresu. No i na to troszeczkę czasu poświęcimy więcej w przyszłym spotkaniu, czyli to, że się pojawi duża świeca czarna w tym miejscu ma inne znaczenie niż jak się pojawi w tym miejscu, czy ma inne znaczenie jak się pojawi w tym miejscu. I to samo, jak się pojawi duża wzrostowa świeca w tym miejscu ma inne znaczenie niż jak się pojawi w tym miejscu.
jest kwestia struktury, czytania wykresu. To jest kolejny element, niestety utrudnia, ale to trzeba postarać się zrozumieć. I teraz biorąc to, co o czym mieliśmy jeszcze tematem dzisiejszego wykresu, dzisiejszego spotkania, miała być ręka bijąca. Czyli ręka bijąca, ja nazywam rękę bijącą czymś takim popytem, który mamy bezpośrednio za plecami. Czyli jeżeli tutaj był rynek kontrolowany cały czas przez podaż, to tutaj była ta ostatnia ręka bijąca z tym dużym wolumenem, tutaj to był gość, który kontroluje rynek, w związku z tym ten trend spadkowy trwa, dopóki jemu się uda kontrolować ten rynek. W momencie, kiedy rynek pochłania tę podaż, pojawia się popyt, to teraz zadaniem tego popytu jest kontrolowanie rynku i patrząc tu na to, co się będzie działo, mnie interesuje ta ręka bijąca, czyli ten kupujący z tej strony, bo to niezależnie od fundamentu, wojna, nie wojna, czy coś się dzieje, to w danym momencie, w danym dniu, tu i teraz pojawiają się gracze, którzy zaczynają kontrolować ten rynek, nie wiem dlaczego, może opcje, może za chwilę coś ogłosi Fed, może ktoś coś zaraz powie, może mnóstwo może, o których ja nie mam zielonych pojęcia, ale pojawia się popyt, który zaczyna ciągnąć ceny do góry, którego ja nie mam, nie wiem, nie muszę, znaczy inaczej, nie muszę zupełnie wiedzieć dlaczego, ale powinienem być po jego stronie. To jest krótka odpowiedź. To jest ten element. Dobra. Dobra, taki przykład z wykresu 15-minutowego. Otwarcie sesji amerykańskiej, skok wolumenu, pojawia się duży wolumen na początku, zwykle największy na pierwszym 15-minutowym barze i ostatnim. Mamy duży wolumen, to wygląda jak podaż, sprzedaje. Sprzedają, zamyka się nisko bar, ale potem nie ma kontynuacji, tylko pojawia się, nawet mimo tego, że mniejszy wolumen, ale pojawia się duży spread, zamknięcie powyżej, czyli tu się pojawia takie zjawisko, jak otwarcie i tutaj jest, wygląda ten bar podażowo, interpretujemy go jako podażowy, a pojawia się bar, który wychodzi powyżej niego. Powyżej niego pochłania ten podaż, niejako zmienia kierunek. Potem test tego miejsca jest interesujący z punktu widzenia zagrywania, ale to zjawisko popyt pochłonął podaż. Jak tutaj widać akurat oprogramowanie Smart Investor, interpretuje ten bar, to zdarzenie ze względu na ten wolumen tutaj jako wolumen stopujący, ale to pomijmy to, chodzi o to samo zjawisko, żebyśmy je zobaczyli na wykresie, ten element popyt pochłania podaż, to co możemy zobaczyć bezpośrednio na wykresie. Dobra, z dzisiejszej sesji, ta sama sytuacja. Dzisiejsza sesja, nie tak dawno, w tej chwili jak sobie popatrzymy, też mamy takie, tutaj popatrzmy na tę spadkową, duża laga z 15-minutowa zamykająca się nisko. W związku z tym tutaj rynek powinien kontrolować, podaż powinna kontrolować to miejsce na bieżącym momencie. A tu nagle rynek wyjeżdża powyżej. Powinniśmy sobie zadać pytanie, czy to jest to miejsce właściwe kontroli, a może to. Pamiętajmy, to jest 15-minutowe bary, a tutaj nie mamy interwału. Jeśli na tym chwilę zastanowimy, to ta wyprzedaż zaczęła się z tego miejsca, bo rynek poszedł do góry. Do końca tego nie wiemy, jak to wyglądało, tutaj, ale no, po tych zamkach takie należy mieć prawdopodobieństwo, że rynek się zamyka, to jest schodzi, to jest kontynuacja. Ta wyprzedaż zaczęła się z tego poziomu. To jest ważny poziom, gdzie ta podaż powinna kontrolować to miejsce. A tu się pojawia popyt, przepycha ceny i od tego momentu na przykład testowanie tych miejsc, są dobre miejsce zakupowe na ten moment, dopóki się nie pojawi ręka bijąca w przeciwną stronę, albo na przykład taki bar o dużym spreadzie, znowuż nie okaże się, że zostaje rozbijany, nie jest w stanie kontrolować rynku i zostaje, popyt zostaje pochłonięty. Takie krótkie spotkanie, właśnie podejście do tego wykresu. Teraz zobaczmy to wszystko na wykresach bieżących. Trochę z czasu, mam nadzieję, że teraz widać platformę. Czy widać platformę w tej chwili, bo już troszeczkę się pogubiłem z tym udostępnianiem, nie mam podglądu. Tak, okej, okay, dobra. I teraz, tak jak powiedziałem, z jednej strony musimy sobie zdawać sprawę, że nie ma, że nie mamy tutaj interwału, ale z drugiej strony widzimy takie miejsca przepchnięcia, miejsca kontroli. Jak sobie popatrzymy na ten wykres, to jest akurat wykres D1, rynek amerykański, dzienny. Też jak możemy sobie popatrzeć na te spready. Popatrzymy sobie w przeszłość tutaj chwileczkę.
widzimy ten bar o dużym spreadzie spadkowy. To jest w pewnym momencie, pojawi nam się tutaj, o trading range'ach będziemy sobie mówili później, ale ewidentnie pojawiło się coś, co spowodowało, że tu się, że to możemy traktować jako uderzenie podaży. Że podaży się zachciało ceny pchnąć nisko. Po czym dochodzi, z jednej strony ci pchnąć nisko w tym miejscu. Z drugiej strony, jak rynek potem z tego miejsca spadał, to zobaczcie, co się zaczyna dziać z tego miejsca. Z tego miejsca w zasadzie pojawia się ten ruch wzrostowy, który z powrotem wraca i zderza się z tą podażą. Czyli tutaj mamy podaż, to jest taki edge, ja to nazywam edge, czyli taka przewaga, że my wiemy, że ci gracze na wykresie dziennym z tego miejsca uderzyli podażą, w związku z tym, jeżeli ten rynek ma dalej tutaj spadać, to tutaj powinniśmy oczekiwać, to jest strefa podaży, powinniśmy oczekiwać podaży. Jednak potem widać podchodzi, wali głową w tę podaż, wali, to jest tak zwany uptrend w nomenklaturze Wyckoffa na dwóch barach, wychodzi, próbuje wybić, schodzi niżej. Znowuż próbuje wybić i schodzi w niżej. Widać, że ta strefa podażowa po prostu działa. Z drugiej strony widzimy tę strefę popytową, bo tutaj jak sobie połączymy te dwa bary tutaj, to zobaczymy takie, że to jest tutaj uderzenie popytu. Jak do tego mamy jeszcze wolumen, to mamy dodatkową przewagę tutaj. Widzimy, że coś zaczął się popyć i wiemy, że to jest strefa, której kontroluje popyt. W związku z tym mamy edge na potencjalny buy w tym miejscu, na potencjalną kontrolę, czyli znaczy edge. Rynek idąc w tą stronę może zrobić trzy rzeczy. Trzy rzeczy, tak w gruncie rzeczy, na przykład w takim miejscu, tak samo tutaj, w tym podażowym rynek może zrobić trzy rzeczy. Jeżeli zidentyfikowaliśmy, że tutaj jest podaż, tu jest popyt, jeżeli tu jest podaż, to rynek podchodząc pod tę podaż może ją pochłonąć. Pochłonąć to znaczy się przejechać do góry, zamknąć się w górze i wchłonąć tę podaż od razu. Może ją stestować i podaż wygra, czyli będzie coś w rodzaju uptrustu, czyli właśnie tego typu akcja, jak tu odwrócenie na dwóch barach, czy tutaj to pójście do góry, zawrotka, to w różny sposób może wyglądać, ale uptrustowanie, testowanie. Testowanie to nie znaczy się, że testuje w punkt, na przykład nie przebija tego punktu, albo przebicie tego punktu jest wręcz lepsze dla drugiej strony, dlatego że tutaj w takich miejscach jest płynność przy tych barach, ludzie stawiają stop lossy, w związku z tym rynek idzie po te stop lossy i bardzo często one są testowane. Czyli są wybijane te stopy, jednak zawraca. Taki przykład, testowana z jednej strony podaż, testowane z drugiej strony popyt i tutaj mieliśmy jakieś zdarzenia, moglibyśmy szukać tutaj, to jest nasz edge na bar. Jak sobie popatrzymy na kolejne takie, poszukamy takich kolejnych miejsc dalej. Dobra. Period. Dobra, weźmy, widzimy, że tutaj w tym miejscu była podaż, czyli równie dobrze moglibyśmy sobie taką kreskę postawić tutaj, ale to miejsce, ta podaż, to uderzenie podaży dosyć sprytnie było testowane. Jak popatrzymy sobie na taką podaż, też uświadomimy sobie jeszcze pewne zdarzenia tutaj, biorąc pod uwagę, że mieliśmy taki duży trading range, to możemy znaleźć istotne miejsce podażowe, to jest ten bar i on jest jednym kluczowym, istotnym barem. Ten tutaj, ja go jeszcze jakąś strzałką bym zaznaczył, żeby był widoczny ten bar. Istota tego bara tutaj jest nie tylko, że on ma duży spread, to znaczy, że tutaj podaż wykonała jakiś ruch w tym miejscu, to jeszcze on wyłamuje się z tego trading range'u, czyli on ma dodatkową znaczenie, to widać, że tutaj wiadomo, że na tym barze musiała być podaż, istota na tym rynku i ona, rynek, ten spadkowy, to wybicie do dołu jest kontrolowane, dopóki ta czerwona linia nie zostanie pochłonięta. Widzimy, że potem rynek raz podchodzi do tego miejsca, testuje, tu jest typowy taki brzydki bar, odwrócenie, czyli tutaj widać, że ta podaż znowu zdominowała, drugi raz dochodzi, zdominowała podaż i odwraca, a z drugiej strony możemy sobie popatrzeć na to miejsce, w którym zaczął się popyt. Czyli znowuż tu, bo tutaj zaczyna nam się ten ruch, duży spread, silny ruch popytowy, który też jest testowany. Tutaj wiemy, że to miejsce popytowe z kolei no, mocno fluktuowało tutaj nam z kolei z racji informacji wojennych lub tutaj tego, co się dzieje, ale widzicie ten popyt mimo tych wszystkich perturbacji lub tutaj utrzymał to miejsce, póki co utrzymuje to miejsce. Czyli to miejsce popytowe jest testowane. Zacząłem mówić jeszcze o tym podchodzeniu, tak? Czyli powiedziałem, że jak rynek podchodzi do tego popytu, to po pierwsze
może pochłonąć go, czyli go przejechać, zamknąć się powyżej, potem stestować. Może być ta reakcja odwrócenia, czyli pojawienie się uptras w takiej sytuacji, a w takiej sytuacji to się nazywa spring, tutaj jest, czyli rynek przechodzi poniżej, spada poniżej, ale już to wraca i zamyka się powyżej, czyli wyrzuca stop lossy, tak jakby to jest akurat z punktu widzenia Wyckoffa bardziej shakeout, niż, ale to jest też typ spring, czyli wybił tutaj dołki, poszedł po stop lossy, a zamyka się wyżej. Jeszcze istotny jest też ten dołek. A trzecim takim działaniem to jest absorpcja. No, absorpcja to też absorpcja, pomówimy sobie nieco później, czyli że rynek absorbuje, czyli wchłania taką podaż z takiego miejsca po to, żeby ją później w pewnym momencie pochłonąć. Dobra, to są te elementy i to możemy zobaczyć na wszystkich, niemal na wszystkich wykresach, jak sobie wrzucimy w tej chwili na przykład bieżącą akcję, no to zobaczymy, że w tej chwili mamy rozpoczęcie takiej wyprzedaży i kontrolę podaży. W tej chwili no widać, że mamy strukturę na 15 minutach spadkową. Widzimy, że ręka bijąca tutaj, przydałby nam się jeszcze wolumeny do tego, ale mamy początek wyprzedaży jest z tego miejsca, jeden, a ostatni początek wyprzedaży, zobaczmy na te dwa bary o dużym spreadzie, jak sobie weźmiemy 30-minutowy wykres, o to ładniej widać, no to wiemy, że widać na tym 30-minutowym wykresie, że tu jest w tej chwili kontrola podaży. To jest ręka bijąca z punktu widzenia wykresu. Dopóki to miejsce nie zostanie zdobyte przez popyt, to rynek jest pod kontrolą podaży. I teraz jak sobie popatrzymy na, cofniemy się trochę dalej, to zobaczymy ten popyt wcześniej. Rynek był kontrolowany przez popyt, bo mieliśmy ten bar. I to było to miejsce, o, było dość krytyczne, widzimy dołek tego miejsca, z kolei natestowany. Rynek był testowany w tym miejscu, nie zdołał zdobyć podaży. Tutaj co się wydarzyło, jak sobie popatrzymy na to, co się wydarzyło wcześniej, to tutaj mieliśmy taki trading range, sobie zobaczymy, i z niego nastąpiło wybicie. Tutaj była klasyczna dystrybucja, zresztą to jest tak zwany ten punkt, to jest ostatni punkt podaży z punktu widzenia Wyckoffa struktury, ale o tym znowuż będziemy mówili za tydzień. I pójście do góry. Teraz mamy tę ostatnią podaż, czyli w tej chwili rynek jest w tej sekwencji spadkowej. Teraz niezależnie, czy mamy tu jakiś edge z innych interwałów, bo niestety na takich wykresach interwałów to widzimy poszczególne interwały, dlatego żeby lepiej określić pozycję takich miejsc, takich edge, to musimy robić analizę multiinterwałową, czyli musimy w zasadzie przeskakiwać na różne interwały i patrzeć, co się dzieje na różnych interwałach, żeby to dostrzec, bo tutaj może być jakieś wsparcie, no, szybko H4 zobaczmy sobie, no, na H4 nie. No, rynek tutaj w takiej sytuacji tutaj tworzy trading range, tym miejscem takim ciągnącym z punktu widzenia płynności, to jest ten dołek. Rynek powinien jechać do tego dołka, żeby wyrzucić stop loss. To jest takie działanie kreatu, tak jak tu, wybili szczyt, poszli po stop lossy, tu zrobili dystrybucję, idą do dołu, tutaj powinni wybić stop lossy, zrobić akumulację, to byłoby takie klasyczne działanie, aczkolwiek nie zawsze musi być, dlatego że może się włączyć twarda ręka rynku, na przykład jakiś gość typu FED albo ktoś, kto mówi, o, tam jest wojna, trzeba ten rynek utrzymać, trzeba go pilnować, to lepiej budujmy strukturę wyższych dołków, nie nadwyrężajmy tego i pilnujmy. Tu nie ma pewności, są tylko pewne domniemania statystyczne. Powiedziałbym Państwu, że gdyby rynek nie był w tej chwili bombardowany przez tyle informacji, a tutaj by rządziły kreatury, to rynek by w tej chwili poszedł po ten dołek, żeby przeczyścić te stopy. Takie naturalne, normalne zachowanie w celu poszukiwania płynności. Wtedy rynek by zdecydował, czy zjedzie na dół, czy nie, ale patrząc na dalszy, na inne interwały, to pewnie by tu zawrócił i dalej jechał do góry, tak, ale to wynika z wykresów dziennych, tygodniowych, ale to też musiałbym innym razem omówić, tak. Ale chodzi o tę charakterystykę, że w tej chwili my widzimy te miejsca, w których, które rynek powinien pilnować. Na dole to jest ten dołek, gdzie tutaj są potencjalne stopy. I znowuż widzimy, że jak popatrzymy sobie na tę charakterystykę tych ostatnich barów dziennych, to widzimy tutaj takie strząknięcie, taki shakeout, zamknięcie wysoki. To widzimy duży popytowy bar w tej chwili, rękę bijącą po tej stronie. To jest takie cofanie, czyli w tej chwili niezależnie na co my patrzymy, na jaką strukturę, no to ręka bijąca i popyt jest po tej stronie, na tym wykresie. Jeżeli rynek miał być podażowy, to miejsce, czyli ta czerwona linia powinna kontrolować rynek, a popyt pochłonął tę podaż,
przejął kontrolę nad tym, nad tą strukturą wzrostową niejako. Tak bym to zinterpretował. To jest ten popyt i podaż, który my musimy widzieć, musimy go widzieć na każdym interwale, możemy go zobaczyć. Widzimy, jak tutaj popyt w tej chwili pięknie wszedł i dopóki ten popyt teraz będzie kierował tym ruchem na tej ulicy, a tu mamy trading wręcz, to jest pula. Tu są pieniądze na stole, o które ktoś gra, ale o tym to już za tydzień. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę, bo już z nawiązką przekroczyłem czas dzisiejszego webinaru, naszego spotkania. Miałem się zmieścić w godzinie. Przepraszam, no ale ja o rynkach to mogę tutaj godzinami. Dobrze, czekam chwilę na pytania. Jeżeli jakieś są, to bardzo proszę. Bo jeśli chodzi o zakres teoretyczny, to ja wyczerpałem. Chciałem powiedzieć. No końcówka była taka, bo chciałem pokazać, musimy to zobaczyć na wykresach. Czym więcej na wykresach, mam trochę więcej, ale tej teorii też trochę jest, tak? Tych dygresji różnych. Także tego trochę jest. Pytań nie widzę. A jak, czy używa Pan platformy CQG? Nie, znaczy notowań z CQG nie używa. Nie, ja też mam swoją tolerancję zmęczeniową. I coraz mniejszą, przyznam się niestety. Do wolumenu tickowego to troszeczkę, już nie chcę teraz tego wydłużać. Na pewno lepiej mieć normalny wolumen, ale tym tickowym no to jest częstotliwość, także lepiej na niego patrzeć czasami niż nie patrzeć, ale z drugiej strony nie daje pełnych informacji. No i to szczególnie nie daje informacji w zakresie na przykład tego, co będziemy mówili w następnych naszych spotkaniach, nakład versus rezultat, czyli triggerów. Czy takich właśnie barów o wąskim spreadzie, bo teraz to, co chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć o tym popycie i podaży, to, co widzimy tutaj, no to prawdopodobieństwo jest duże, że rynek, że za takimi dużymi barami o dużym spreadzie stoi duży wolumen, choć nie zawsze, to też trzeba powiedzieć jasno, bo na przykład wtedy jest łatwość w ruchu, jeżeli nie stoi za nimi duży wolumen, no ale no, to jest zawsze jakaś tam forma prawdopodobieństwa. Gorzej jest z barami o niskim spreadzie, o małym spreadzie, bo baram o małym spreadzie powinien towarzyszyć mały wolumen, no a najciekawsze są te, którym właśnie towarzyszy duży wolumen, czyli nakład versus rezultat wtedy się pojawia. Wolumen stopujący wtedy, no to wtedy na małym spreadzie, ale to możemy też zobaczyć poprzez zamknięcia triggery, na przykład właśnie rysowanie wąsów od góry, od dołu, w takich miejscach istotnych. No, na razie, jeśli chodzi o popyt i podaż, to mamy, obserwując duże spready, wiemy, że pojawił się popyt bądź podaż, ten interesujący nas, wypychający cenę. To, tak jak Wam mówiłem, to tutaj mamy taki klasyczny przykład. Kupiłem 150 tysięcy tych akcji, których chcę kupić 200. Mówię, cholera, to ja już nie chcę, żeby to dalej spadało. No to mówię, pokażę Wam, że teraz powinno rosnąć. Kupujcie wszyscy. I nagle zaczynam kupować w ten sposób. Zmiana sposobu kupowania. A wcześniej kupowałem tutaj, na tych spadkach, bo tutaj był trend spadkowy i chcieli mi wszyscy sprzedawać. O, tu i teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli tutaj jest kierownikiem sprzedający, to kurczę, po takim zamknięciu takiego bara o jednym z większych spreadów w tym całym trading range'u, nie ma kontynuacji. Co to znaczy, że nie ma kontynuacji? To znaczy, że taki koleś, jak ja, mówi, o, tutaj sobie kupię 80 tysięcy, kupuję, te moje zlecenia leżą w karnecie, leżą i on, gość nie trafia, zamyka nisko, oczywiście nie dbam o to, żeby się kupić tutaj przypadkiem do góry, żeby z karnetu wziąć zlecenia, bo się jeszcze zamknie wysoko, ale potem tu wiszą moje zlecenia, a to już kurczę, wszyscy co mi jeszcze raz sprzedali. Nie ma już ktoś mi sprzedawać. Nagle ten rynek idzie do góry. No to jest informacja też. To jest informacja dla Was, dla nas czytających wykres, że halo, nie ma kontynuacji w tym miejscu. No to jest między innymi
pewnym etapie trzeba sobie uświadomić, że wyznaczenia w trading, zamknięcia barów w trading range'u wbrew temu, co niektórzy mówią, nie mają znaczenia po prostu. Tak, te webinary będą dostępne na kanale z opóźnieniem. Co do tego wolumenu, tick wolumenu, tutaj to proszę pytać tutaj osoby z Tickmilla, jak on jest, czy on jest, skąd on jest brany, myślę, że gdzieś od dostawcy ten wolumen tickowy, ale też to jest częstotliwość transakcji, czyli wiadomo, że jak się pojawia duży spread, to co tutaj widzimy, no to widzimy, że ten wolumen jest duży prawdopodobnie, no bo jak się duża jest zmiana ceny, to klikalność rośnie i on po prostu rośnie. Dobra. Dobra, czy jeszcze jakieś pytanka do mnie? Czy na dzisiaj kończymy? W ten sposób byśmy mieli zamknięty popyt i podaż, co jest istotnym, czyli przez ten tydzień proponuję, szukajcie dużych barów o dużym spreadzie i na tym etapie zobaczcie, jak się rynek zachowuje przy nich, które miejsca testują. Zwracajcie uwagę na, jeżeli mamy bary popytowe, na dołki tych barów. Pamiętajcie o tym, nie wiem, czy to jest charakterystyka, ale też w takim momencie bardzo często ludzie w takim, jak się pojawia trend, stawiają stop lossy tutaj. Rynek lubi po nie wrócić. Zwracajcie uwagę na połowę takiego bara. Zwracajcie uwagę, co się stanie na low tego bara, czy to jest, będzie pochłonięcie, czy się pojawi bar typu taki zjazd i zamknięcie powyżej, czyli stream. Na takie elementy. I identyfikujmy to na różnych interwałach. Tu jest minutówka, równie dobrze możemy popatrzeć na piątkę. Widzimy ten popyt, ten bar popytowy z 5 minut po tym całym trading range'u. Widzimy, że tutaj podaż miała kontrolować, to było to miejsce. Ten poziom, który jest w tej chwili wchłaniany, struktura na razie jest spadkowa, ale tu mamy trading range i teraz ręka bijąca idzie stąd, stąd biją chłopaki. Retest tego miejsca, testowanie na kontynuację na naszej góry. Fajne miejsce. Dobra, nie ma więcej pytań. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że było interesująco. Czy że to są rzeczy dla Was znane, czy nie? Tak mi powiedzcie, bo nie wiem też, to tak może ja teraz się zapytam, tak parę pytań, to jak nie ma pytań, to ja zapytam, tak? Czy to są dla Was rzeczy oczywiste, ciekawe, czy są to oczywiste, czy znane, czy raczej ciekawe i trochę rozświetlają? New period. Znane, ale trudne, nie są oczywiste. Okej. Okay. Dobra. No, potem trochę więcej może na wykresy sobie popatrzymy już, na żywe wykresy, jak będzie więcej czasu też i poanalizujemy to na wykresach, ale na razie trochę teorii. Zapamiętujemy, popyt i podaż, duże spready. To prawda, to trzeba trochę posiedzieć i poanalizować bar po barze, żeby to... To trzeba ćwiczyć. Zresztą preferuję taką pracę warsztatową na wykresach historycznych, bo to dużo rzeczy można się wtedy nauczyć, jak samemu trzeba trochę pogłówkować, samemu pewne rzeczy, zadania rozwiązać. Jestem w trakcie właśnie takiego, prowadzę takie warsztaty typu quiz. Osoby dostają konkretny wykres i pada pytanie, urośnie czy spadnie. I okazuje się, że jednak można to rozczytywać. Co lepsze, bary czy świece? Większość osób stosuje świece, ja też przez wiele lat świece czytałem, na niektórych wykresach są mniej czytelne. Ja zdecydowanie preferuję bary, dlatego że bary nie niosą za sobą emocji. Ja tylko chwilę przełączę to na świece. Od razu taka świeczka dla mnie to jest strach. Widzę ten strach już nawet w swoich oczach, tak? Czyli a staram się wyłączyć, te emocje mi nie są potrzebne po prostu na wykresie. Jeszcze jak to sobie włączymy czerwony kolor i zielony kolor, to już jak pies Pawłowa reagujemy na to i przestajemy o tym myśleć, co to może znaczyć, tak? Dlatego bary jest dla mnie taka bezemocjonalna, sucha, bardziej konstruktywna analiza,
ale nikomu tego nie narzucam. Jakiś czas temu przeszedłem, zmieniłem to na bary. Myślę, że wiele osób, które ze mną się zetknęło, też po jakimś czasie przechodzi na bary. Niektórzy nie, niektórzy dalej, bo wolą świece, właśnie może wolą to zobaczyć. Indywidualna sprawa. Jak tego użyć w praktyce, aby mieć edge? No to jeszcze do tego, oprócz tego brakuje, znaczy ja ten edge to bym, znaczy tak, w tej chwili już mamy edge, czyli edge to jest start popytu i podaży. Jak sobie na to popatrzymy, to są miejsca istotne, ale o tym będziemy mówili też, o tym edge będziemy mówili na przyszłych zajęciach, za tydzień. Jak pomówimy sobie o kolejnym rzeczy, czyli pieniądzach na stole, czyli puli, czyli trading range'u. I wtedy pomówimy o edge. Także zapraszam za tydzień. OK. Dziękuję wszystkim serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień. Będziemy mówili o trading range'ach i właśnie o edge i o właśnie miejscach, gdzie łowić ryby. Jak mówił David Wise. Świętej pamięci zresztą. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Thank you.